Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. Już raz mówiłem o tym temacie, ale temat powrócił jak bumerang, bo kanał sprawdzam, jak znowu się skompromitował. Mianowicie, posłuchajmy. Cześć wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj wybieramy się do miejsca z absolutną historią. Za nami znajduje się restauracja Efes. Turecka restauracja założona w 1994 roku, czyli niedługo będzie obchodziła swoje 30-lecie i jest to najstarsza turecka restauracja tutaj, w stolicy. Warszawiacy ją uwielbiają, kochają. Czy jest rzeczywiście tak dobra, jak mówią? Dzisiaj to sprawdzimy. Zaczynamy! No to dziennikarzu TVP Info, kurwa, sprawdziłeś tutaj źródło Gazeta Wyborcza. Pewnie tylko tutaj zajrzałeś i zobaczyłeś, że to jest najstarszy kebab w Warszawie. Tylko zapomniałeś słowa dodać, że działający. To by zmieniło znaczenie. Była taka afera o gazetach lub czasopisma. I tego słowa właśnie zabrakło i dlatego się nie dziwię, że cię wyrzucili z TVP Info. Ale patrzmy dalej. Drugi artysta, Makłowicz, uważa, że najstarszy kebab był w Sezamie. Też widać, że to jest warszawiak jak z koziej dupy trąba. Skompromitował się. Czy Polacy są głupkami? Chyba tak. Takie odnoszę wrażenie. No ale patrzmy dalej, bo to nie koniec sensacji jest. Już mówię co dalej. A dalej kompromituje się strona Warszawa, nasze miasto. Znawcy tematu. Też piszą, że najstarszy kebab to jest Efes. No ale to nie koniec sensacji, idziemy dalej. Ta sama Gazeta Wyborcza pisze w 91 roku o kebabie na Dworcu Centralnym. Tutaj macie wycinki z artykułu, można sobie go odszukać w archiwum Gazety Wyborczej, tylko trzeba wykupić dostęp. Jest cały artykuł na ten temat, a jak poszuka się dalej, to jest jeszcze kilka artykułów na ten temat. Już mi się nie chciało szukać, ale drodzy Państwo, kebaby były jeszcze przed wejściem McDonalda do Polski. I dopiero po jakimś czasie McDonald's otworzył się pierwszy na Marszałkowskiej, a potem na Dworcu Centralnym. Także internet kłamie. A jak chcecie zobaczyć, to można zobaczyć w polskich kronikach filmowych albo w tym filmie Komedie Małżeńskie. Nieraz oglądałem, można sobie włączyć i tam jest pokazany najstarszy kebab w Polsce, jak żona ucieka właśnie z domu i jedzie na Dworzec Centralny, żeby wsiąść do pociągu z bezdomnym i pojechać właśnie tam do koleżanki, już nie pamiętam gdzie, i właśnie na tym dworcu jadła sobie kebaba i tam poznała tego bezdomnego. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć najstarszego tureckiego kebaba w Warszawie, jaki był, to właśnie na tym filmie można go obejrzeć. Do usłyszenia, hej! Pozdrawiam w następnym odcinku. Czy Polacy są głupkami? Cześć!